Żebyśmy mogli sobie wyobrazić skalę projektu, jakim było przedsięwzięcie Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, mamy, oprócz oczywiście planów czy rycin, makietę przedstawiającą pogląd tego, jak wygląda obecnie manufaktura, która przecież powstała na kanwie dawnych budynków tworzących wielkie imperium tekstylne. No i po pierwsze warto zwrócić uwagę, że do samego imperium prowadziła pięknie zdobiona brama, która obecnie jest chyba najbardziej znamienitym punktem całego miasta. Osobiście uważam, że w tej chwili takim symbolem Łodzi wcale nie jest kościuszko na Placu Wolności, tylko właśnie brama manufaktury, a dawna brama prowadząca do zakładu. Tuż obok pieszczy się gigantyczny budynek przędzalni, w którym 600 tysięcy wrzesień produkowało przędzę na potrzeby zakładów. Troszkę dalej, pierwszy budynek, który powstał, czyli tkalnia niska, niestety tylko z fragmentem zachowanego dachu szydowego. Kiedyś to była wizytówka naszego miasta, czyli dach wyposażony w świetliki, po to, żeby można było korzystać ze światła słonecznego podczas produkcji. Miało to niebagatelne znaczenie w XIX wieku, ponieważ pamiętajmy, że w tym czasie doświetlano się przy pomocy lamp gazowych czy lamp naftowych. Były to lampy wyposażone w płomień, co było bardzo groźne w fabryce tekstylnej, szczególnie produkującej materiały bawełniane. Troszkę dalej, gdybyśmy się wybrali na taki wirtualny spacer, zobaczylibyśmy kolejno kantor fabryczny, straż pożarna, bo oczywiście Poznański zadbał o to, żeby mieć własną ekipę strażaków, którzy będą doglądać tylko i wyłącznie jego fabryk, oraz troszkę dalej taki podłużny budynek, w którym mieściły się dawne warsztaty. Zwróćcie uwagę, jak blisko budynek warsztatów znajduje się budynku tkalni. To z tego względu, że same maszyny były bardzo ciężkie. Więc jeśli tylko można było, wszelkie naprawy odbywały się w zasadzie na terenie samej hali produkcyjnej i dopiero w szczególnym wypadku demontowano takie maszyny i przynoszono do budynku warsztatów. Dalej mamy budynek bielnika, jak sama nazwa mówi, w bielniku bielono tkaniny. Mamy też dawną elektrownię, to jest budynek, który został zagospodarowany dosyć późno, bo dopiero w 1912 roku. No i w końcu ten budynek, w którym znajduje się nasze muzeum. My jesteśmy tutaj, gdzie jest ta wieża, natomiast cały ten budynek to był dawny wydział wykończalni, farbiarni czy drukarni. Trzy różne nazwy, ale w sumie chodzi z grubsza o to samo. To tutaj mieścił się ostatni etap produkcji tkanin, który polegał najczęściej na farbowaniu albo zadrukowywaniu tkanin. Mamy też budynek, gdzie w tej chwili jest sklep zoologiczny, a kiedyś mieściły się tutaj po pierwsze odlewnie, a z czasem była tutaj parowozownia, ponieważ Poznański, widząc to, jak bardzo rozrósł się jego obiekt przemysłowy, zdecydował się na to, żeby poprowadzić wewnętrzną kolej zakładową. Więc możemy sobie wyobrazić, że tutaj zimowały nasze lokomotywy. Mam jeszcze ostatni budynek, który powstał za życia Poznańskiego. W tej chwili mieści się tam Muzeum Sztuki w Łodzi, oddział 2 MS kwadrat. Natomiast za czasów fabrykanta była to tkalnia wysoka. I warto zaznaczyć, że to był ostatni budynek, który wybudował tuż przed śmiercią. Powstał on w 1898 roku. No jest jeszcze jeden budynek, który nie do końca zmieścił się tutaj w tej części fabryki. Celowo został odsunięty, powstał bardzo daleko, bo aż przy ulicy Karskiego to są magazyny bawełny. Powstały specjalnie tak daleko, gdyby miało dojść do pożaru, to żeby pożar nie miał szansy dostać się do dalszej części fabryki, stworzono niejako taki bezpieczny pas pustej przestrzeni, gdzie ten pożar po prostu by się skończył. No i jest jeszcze jeden element fabryki, o którym nie można zapomnieć, czyli wielki, wspaniały, pyszny pałac, w którym mieszkał sam fabrykant. To jest rzecz charakterystyczna w zasadzie tylko dla Łodzi, czyli tak zwany kompleks rezydencjonalno-fabryczno-mieszkalny. Wszystko w jednym miejscu. Gigantyczne fabryki, które służą do tego, żeby generować kapitał, wspaniała rezydencja fabrykanta, która znajduje się u podnóża i jeszcze jeden element, który też jest widoczny minimalnie na naszej makiecie, w tym miejscu famuły, czyli domy, w których mieszkali robotnicy. Wszystko w jednym miejscu. O samym pałacu nie będę za dużo opowiadał, zachęcam jednak, żeby się tam wybrać, bo można zwiedzać to miejsce. Tam znajduje się Muzeum Miasta Łodzi. Wejście jest od strony ulicy Zachodniej w tej chwili. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o zwiedzanie wirtualne po naszej makiecie. Zachęcam do tego, żeby się wybrać na rzeczywisty spacer, tym razem z moim kolegą.
będzie do zobaczenia w przyszłości.